Jeżeli mam trzy liczby a, b i c i chcę pomnożyć jedną z nich przez sumę dwóch pozostałych, czyli napisać a razy b plus c, to mogę to zrobić na dwa sposoby. No, albo właśnie dodać b i c do siebie i wynik pomnożyć przez a, ale mogę też zrobić tak, że a pomnożę przez b, a pomnożę przez c i otrzymane wyniki mnożenia dodać. No i to dobrze znane prawo nazywa się prawem rozdzielności mnożenia względem dodawania. I teraz w tym filmie zobaczymy, że podobne prawo zachodzi dla mnożenia i dodawania macierzy, czyli prawo rozdzielności mnożenia macierzy względem dodawania. Przy czym, ściśle rzecz biorąc, tutaj będziemy mieli do czynienia z dwoma prawami, dlatego że mnożenie macierzy nie jest przemienne. Wobec tego ważne jest, co stoi po prawej, a co stoi po lewej stronie. No i zobaczymy, że oba te prawa zachodzą, czyli może być tak, że czyli suma macierzy stoi po prawej stronie iloczynu lub po lewej stronie. I mamy do czynienia z takimi dwoma prawami rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli sytuacja jest taka, że mamy dwie macierze D i A tych samych wymiarów i dwie macierze B i C też tych samych wymiarów, przy czym także mogę pomnożyć A przez B i C i D przez B i C. Czyli D i A są macierzami o K wierszach i M kolumnach, a B i C są macierzami o M wierszach i L kolumnach. Wobec tego tutaj A mogę B i C dodać do siebie, mogę D i A dodać do siebie. No i wszystkie te wyrażenia, które występują w obu tych prawach, mają sens. Dobrze, zacznijmy od tego pierwszego, czyli co? Mnożenie macierzy jest określone przez mnożenie macierzy przez wektor, czyli powiedzmy, że macierz B ma swoje kolumny, no to będą B1, B2, to będą kolumny macierzy B, no ich jest L kolumn, prawda? B1, B2, B. B1, B2, kropeczki, aż do BL. To są kolejne kolumny macierzy B. No i podobnie macierz C ma swoje kolumny. C1, C2, aż do CL. Teraz B plus C. No dodawanie macierzy oznacza, kolejne kolumny sumy macierzy są po prostu sumami odpowiednich kolumn macierzy B i C, czy też na każdym miejscu, każdy wyraz tej macierzy jest będącej sumą dwóch macierzy, jest sumą odpowiednich wyrazów. Czyli kolumny macierzy B plus C to jest B1 plus C1, to jest pierwsza kolumna, B2 plus C2 to jest druga kolumna i tak dalej, aż do BL plus CL. Dobrze, no to teraz zobaczmy, co to jest A razy B plus C. To jest A. No i tutaj wpiszę te kolumny, czyli to jest tak. Kolejne kolumny tej to jest B1 plus C1, B2 plus C2, BL plus CL. No i mnożenie było macierzy określone w ten sposób, że kolejne kolumny tej macierzy będącej iloczynem to są mnożenie macierzy przez kolejne kolumny, mnożenie macierzy A przez kolejne kolumny tej macierzy B plus C, co nas prowadzi do następującego wyniku, że to jest macierz A razy B1 plus C1, to jest pierwsza kolumna, potem jest macierz A, może to już tak zrobię naraz, razy B2 plus C2, kropeczki i ABL plus CL. Dobrze, teraz w jednym z poprzednich filmów dowodziliśmy, że mnożenie macierzy przez wektor zadaje nam odwzorowanie liniowe. To znaczy, no właśnie, że jak mnożę macierz przez sumę dwóch wektorów, to mam prawo rozdzielności, czyli to jest AB1 plus AC1. To jest pierwsza kolumna macierzy, potem jest podobnie, prawda? A, potem są kropeczki i potem będzie A, no i odpowiednie kolumny, tu jest B2, AC2, BL plus ACL. No dobrze, ale teraz widzę, że mam do czynienia z sumą dwóch macierzy.
prawda? Kolejne, jakie to są macierze? No pierwsza macierz to ma kolumny AB1, AB2, AB aż do ABL. Może już jednym kolorem, AB1, AB2, aż do ABL, plus AC1, AC2, aż do ACL. No ale co to jest? No to jest A razy B, prawda? Macierz AB, bo to kolejne kolumny tej macierzy, to jest mnożenie macierzy A przez kolejne kolumny macierzy B. Wobec tego to jest macierz AB, no a to jest macierz AC i tu jest suma AC. Czyli rzeczywiście mamy do czynienia z tym prawem rozdzielności mnożenia względem dodawania dla macierzy, no przynajmniej w jednym przypadku, kiedy suma macierzy stoi po stronie prawej. Czyli to jest, zostało udowodnione. No, teraz drugie prawo rozdzielności, czyli teraz mamy tak, sumę macierzy po lewej stronie, czyli D plus A razy macierz C. I znowu, C ma swoje kolumny, więc ja to zapiszę, że to jest D plus A, i kolejne kolumny macierzy C, czyli C1, C2, CL, czyli to jest, no i znowuż, mnożenie pewnej macierzy przez macierz, czyli to są kolejne kolumny tego iloczynu, to jest mnożenie tej macierzy D plus A przez kolejne kolumny macierzy C, czyli to będzie tak, D plus A razy C1, potem będzie D plus A razy C2, potem kropeczki i D plus A razy CL. Tutaj mamy tak C1, C2 i tu jest CL. No dobrze, i teraz w jednym z poprzednich filmów, a dokładnie w filmie, w którym dowodziliśmy, że suma odwzorowań liniowych jest odwzorowaniem liniowym, wykazaliśmy, że to mnożenie macierzy przez wektor ma taką własność rozdzielności mnożenia względem dodawania właśnie tutaj dla tego rodzaju iloczynu, jeżeli suma macierzy stoi po lewej stronie. Czyli to jest DC1 plus AC1 i podobnie następne kolumny, to jest DC2 plus AC2, potem będą kropeczki i będzie DCL plus ACL. Czyli tu jest C2 plus AC2, kropeczki DCL plus ACL. No i widzimy, że znowuż mamy tutaj do czynienia z sumą dwóch macierzy. To możemy zapisać jako sumę dwóch macierzy. Pierwsza z nich to jest tak, DC1, DC2, aż do DCL, a druga macierz to jest AC1 i kolejne kolumny AC2 aż do ACL. No i podobnie jak poprzednio rozpoznajemy w tej pierwszej macierzy iloczyn macierzy D przez macierz C, DC, plus iloczyn macierzy A przez macierz C. Wobec tego mamy prawo rozdzielności również dla przypadku, kiedy suma macierzy stoi po lewej stronie iloczynu, czyli ten znak zapytania możemy zmazać i mamy udowodnione również to drugie prawo rozdzielności. Czyli mnożenie macierzy jest rozdzielne względem dodawania macierzy, no, pod tymi warunkami, kiedy macierze można pomnożyć. I niezależnie od tego, czy suma jest po prawej stronie iloczynu, czy też po lewej stronie.